Piąty program ramowy Unii Europejskiej Badań i Rozwoju jako jeden z priorytetów przyjął ochronę środowiska. Dlatego też Politechnika Warszawska dwa lata temu, właściwie nawet więcej, 2,5 lat temu w 2000 roku wystąpiła do Unii Europejskiej o projekt dotyczący monitorowania czystości wody. Ten projekt europejski wymagał wielu dyscyplin nauki, które byłyby w to włączone. Jest to typowy projekt multidyscyplinarny i dlatego mamy w tym projekcie 9 partnerów. Politechnika Warszawska jest koordynatorem tego projektu. W 2001 roku projekt ruszył, dokładnie 1 września. Nazwa tego projektu jest System do Europejskiego Monitorowania Czystości Wody. W skrócie SUWING, System for European Water Monitoring. W związku z tym, że SUWING po angielsku oznacza szycie, logo, któreśmy tutaj do tego celu zastosowali, ma wodę i sondę, która tę czystość wody mierzy, przy czym ta sonda jest w postaci igły, żeby się trochę skojarzyło z SUWINGiem. Jako dykteryjkę powiem, że dostałem dwukrotnie już ze Stanów Zjednoczonych propozycję, że firma będzie mogła nam pomóc w rozprzestrzenianiu informacji o naszym projekcie, a firma ta zajmuje się propagowaniem maszyn do szycia, ubiorów, krawców i tak dalej. Więc ta nazwa spowodowała właśnie takie śmieszne nieporozumienie. W tym projekcie bierze udział, jak powiedziałem, 9 partnerów z 7 krajów. Dlatego tak dużo, że jest to projekt interdyscyplinarny, który musi w sobie zawierać elektroników, informatyków, technologów półprzewodnikowych, chemików i inżynierów środowiska. W związku z tym mamy w tym projekcie 3 instytucje z Polski, Politechnikę Warszawską jako koordynator, przy czym na Politechnice Warszawskiej biorą w tym udział aż 3 wydziały, elektroniki i techniki informacyjnej, właśnie w tej chwili znajdujemy się na tym wydziale, chemiczny, który za chwilę będzie tutaj też reprezentowany, oraz Wydział Inżynierii Środowiska, który raczej będzie się zajmował końcową fazą tego projektu, kiedy on będzie już wdrażany. Natomiast drugą instytucją, bardzo ważną z Polski, jest Instytut Technologii Elektronowej, który jest instytutem wytwarzającym elementy półprzewodnikowe, które są właśnie w sondach, o czym za chwilę będę mówić. No i wreszcie Politechnika Łódzka, która się specjalizuje w zagadnieniach software'owych i również w realizacji hardware'owej, czyli programowania mikroprocesorów. Spoza Polski mamy instytucję francuską z Tuluzy, hiszpańską z Barcelony, włoską z Rzymu, austriacką z Wiednia, szwajcarską z Neuchâtel i fińską z Helsinek. Jedną z najważniejszych instytucji w tym projekcie jest instytucja z Włoch. Jest to małe przedsiębiorstwo przemysłowe, które będzie ten projekt wdrażać. Powiem teraz Państwu kilka słów o tym, na czym ten projekt polega. To jest blokowy schemat, jak wygląda taki system do monitorowania wody. Jednym z podstawowych elementów tego systemu jest zestaw czujników. Tutaj po prawej stronie widzimy zestaw czujników, który jest zanurzony w monitorowane środowisko. Tu jest kilka czujników. W związku z tym napięcie, które z tych czujników wychodzi, jeszcze szczegółowo o tych czujnikach będziemy mówić za chwilę. Napięcia, które wychodzą z tych czujników, muszą być w odpowiedni sposób te sygnały przetworzone i są właśnie przetworzone w tym interfejsie, który tutaj jest pokazany. To znaczy się przetworzenie w informacji analogowej, w informację cyfrową, następnie ekstrakcja potrzebnych danych, bo tych czujników jest kilka, łącznie z czujnikiem temperaturowym. Temperatura musi być uwzględniona oczywiście w ostatecznej ekstrakcji danych i te dane są zapamiętywane w pamięci i za pomocą bezprzewodowej komunikacji, stosowane będą tutaj prawdopodobnie sieci GSM, przesyłana do komputera klienta. Znowuż przez jakiś interfejs wchodzi do serwera
i poprzez dedykowany osprzęt wchodzi do tego komputera. Taki komputer może znajdować się na przykład w gminie, która monitoruje czystość wody na swoim terenie i co pewien czas w tej gminie znajdują się na tym komputerze informacje, które przychodzą z poszczególnych czujników w poszczególnych miejscach. Ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze jest centralny serwer, który może być na przykład na poziomie województwa, kraju czy regionu. I w tym serwerze będą zbierane informacje o czystości wody w najrozmaitszych miejscach kraju czy regionu. A więc system jest bardzo szeroki i bardzo uniwersalny. To znaczy się, że on będzie mógł być stosowany do monitorowania wody na najrozmaitszych poziomach. W jednym tylko miejscu, w gminie, w województwie, w powiecie, w kraju, w Europie. No, naszym celem jest to, żeby kiedyś w przyszłości takie same czujniki, takie same oprogramowanie było w całej Europie i żeby można było na przykład przez internet albo przez system technologii gridowej dołączyć się do tej sieci i wiedzieć, jakie jest zanieczyszczenie wody w Sekwanie, czy w Tamizie, czy w Wiśle, czy w Sanie. W ten sposób wygląda ogólnie system tego projektu Swing. Natomiast najważniejszą częścią tego projektu są same czujniki. Wizja tego czujnika zrobiona przez firmę włoską składa się on z dwóch części. Najważniejsza to jest część hydrauliczna. W tej części hydraulicznej są zawory, które powodują, że przepływ wody następuje tej monitorowanej przez czujniki, które znajdują się w tym miejscu. I te czujniki dają swój sygnał do części elektronicznej, w której jest przetwornik analogowo-cyfrowy, następnie część obliczeniowa i część sekwencyjna, czyli pamięciowa tego całego urządzenia. I wreszcie nadajnik, który w systemie GSM, w sieci GSM nadaje wynik tych pomiarów. Część elektroniczna jest również częścią, która dysponuje czasem tego czujnika, a więc co jakiś czas albo to będzie zaprogramowane na stałe, albo będzie mogło być przesyłane takie żądanie poprzez GSM do czujnika, będzie wysyłana informacja, ile jakich jonów było znalezionych podczas tej sesji pomiarowej, podczas tej sesji monitoringowej. Po takiej sesji monitoringowej zawory są zamykane i z takiego zbiornika, w którym jest woda wzorcowa, następuje przepłukanie tych czujników, żeby one miały dłuższy czas życia. Na Politechnice zajmujemy się głównie tą częścią tutaj wieloparametrowej celi przepływowej z czujnikami i z podstawowymi algorytmami ekstrakcji danych z tych czujników. Nasza polska wersja nazywa się wersją z kontaktami bocznymi, dolnymi. Mianowicie cały czujnik jest oparty na technologii tranzystorów MOS. A więc jest to tranzystor MOS, który się tym różni od zwykłego tranzystora MOS, że jego bramka nie jest bramką metaliczną, tylko jest bramką otwartą i ma kontakt z cieczą. Kontakty źródła i drenu, jak Państwo widzą, są od dołu, to znaczy się taki czujnik jest wkładany do głowicy, która ma sprężynki w tych dwóch miejscach i zatrzaskuje się w ten sposób i jest do tej głowicy włożony. I to jest właśnie ten czujnik z kontaktami dolnymi. Natomiast Francja proponuje robić czujniki z kontaktami górnymi. Tu są dwie wersje, jedna z podłożem typu P, a druga ze studnią typu P w podłożu typu N. I tutaj dojście do drenu i do źródła są od góry. Oczywiście ten czujnik jest prostszy technologicznie, ale trudniejszy w montażu i trudniejszy w odizolowaniu kontaktów od cieczy, w którą on będzie mierzyć. W tych modelach zostały zastosowane modele tranzystorów MOS, albo FET, jak to woli, field effect transistor, elektryczne modele, które zostały uzupełnione o część chemiczną tego modelu, czyli o całą część, która mówi o tym, jak jony w roztworze, który się styka z bramką tego czujnika, jak działają na jego właściwości elektryczne. I dzięki temu możemy na ostatecznym wyjściu z tej sondy inteligentnej wiedzieć,
ile jakich jonów jest w tej wodzie, jakie jest stężenie poszczególnych jonów. Tranzystor polowy, który my mamy do dyspozycji, jest to tranzystor polowy, gdzie bezpośrednią warstwą, która ma kontakt z roztworem, jest to warstwa zazwyczaj dwutlenku krzemu lub azotku krzemu, który z natury chemicznej ma własność wiązania jonów wodorowych, a w związku z tym w najprostszym ujęciu taki tranzystor polowy z odsłoniętą bramką jest czuły na zmiany pH środowiska. I oczywiście generowany sygnał w takim urządzeniu możemy mierzyć jako zmiany pH roztworu. W sytuacji, kiedy chcemy zaprogramować i wykonać serię czujników o selektywnościach na inne jony niż jony wodorowe, a więc na czujniki, które będą przydatne do kontroli lub mierzenia innych składników jonowych wody, musimy ten tranzystor polowy zmodyfikować poprzez nakładanie poszczególnych warstw na warstwę tlenkową, która stanowi bramkę tego tranzystora. I to jest zadanie chemików. Takie modyfikacje powierzchni tranzystora polowego różnego typu membranami jonoselektywnymi, aby uzyskać czujniki selektywne i czułe na inne jony, na przykład jony amonowe, jony azotanowe, jony fosforanowe, które są najczęstszymi zanieczyszczeniami wód, zwłaszcza rzek i jezior. Modyfikacja może być prowadzona oczywiście na pojedynczych strukturach, natomiast z punktu widzenia technologii ta modyfikacja ma tylko sens wtedy, kiedy jesteśmy w stanie to zrobić na całej płytce krzemowej, wywierającej kilkaset czujników, i tego typu prace są już na ukończeniu, pozwalające na wykonywanie całej serii kilkuset czujników na linii technologicznej, która jest umiejscowiona w Instytucie Technologii Elektronowej w Warszawie. Analogiczne prace są również prowadzone oczywiście u naszych partnerów francuskich, którzy modyfikują czujniki typu ISFET oparte na innym układzie wyprowadzenia kontaktu elektrycznego. Oczywiście poza samym opracowaniem czujnika selektywnego na wybrane jony, istotą jest odpowiednie zastosowanie tego czujnika do celów już pomiarowych, dlatego że sam czujnik jest elementem krzemowym, którego trudno by można wykorzystać do bezpośredniego pomiaru. W tym celu trzeba zbudować pewne urządzenie, tak zwaną celkę pomiarową. Elektronicy mówią o budowę, z angielskiego to się nazywa housing, który umożliwia zastosowanie tego czujnika w sposób praktyczny. Fotografia takiej celki, którą opracowaliśmy w naszym zespole, jest to celka na 10 różnych czujników, które są rozłożone w układzie gwiazdy, i tutaj znajduje się rodzaj takiej wnęki, w której wkładamy pojedynczy czujnik na określone zanieczyszczenie i następnie wyprowadzenie elektryczne. Zaletą tego typu rozwiązania jest to, że jest stosunkowo łatwość wymiany poszczególnych czujników. Ta sonda umożliwia pomiar równoległy w przepływie 10 różnych zanieczyszczeń w badanej próbce. Jest to sonda na tyle uniwersalna, że znajdzie zastosowanie nie tylko w sondzie, którą prezentował pan profesor Filipkowski, ale również w urządzeniu znacznie bardziej rozbudowanym, który nasz partner włoski chce w ramach tego projektu wprowadzić na rynek. Omawiany zespół czujników, który zaprezentowałem na poprzedniej folii, umieszczamy w sondzie, która już była omawiana, i taka sonda zanurzona do roztworu lub do koryta rzeki lub do zbiornika wodnego powoduje pomiar poprzez pompowanie próbki wody w tym zbiorniku poprzez układ tej głowicy, i sygnały, które są mierzone, następnie są zbierane w części elektronicznej takiej sondy i przesyłane siecią GSM do potencjalnych użytkowników informacji uzyskiwanych za pomocą tej sondy. Jednym z przykładów klienta, który może wykorzystywać informacje przekazywane przez sondę, są służby ochrony środowiska, których zadaniem jest po pierwsze badanie przypadków zanieczyszczeń pojawiających się na skutek złej działalności zakładu przemysłowego, który na przykład w sposób niekontrolowany zanieczyszcza ujęcia wodne, a służba ochrony środowiska musi pilnować ujęć wodnych, oczywiście z punktu widzenia nie tylko sanitarnego, ale i bezpieczeństwa. Również przykładem klienta, który wykorzystuje tego typu działanie sondy, mogą być
systemy wczesnego ostrzegania, gdzie w warunkach środowiskowych, w których istnieją zakłady szczególnie niebezpieczne, istnieje silna potrzeba kontrolowania stanu środowiska przed szkodliwym wpływem tych zakładów. Wiemy już, jak jest zbudowany czujnik chemiczny typu ISFET, jaka jest jego zasada działania, jakie są funkcje. Natomiast ja bym chciał Państwu teraz pokazać, jak taki czujnik naprawdę wygląda i powiedzieć dwa słowa o technologii tych czujników. Proszę zobaczyć, tu są cztery struktury czujników o wymiarach 4x4 mm. To są wymiary zewnętrzne płytki, które są tak duże po to, żeby można było je zmontować, a naprawdę czujnik ma wymiary rzędu 100 mikrometrów. Te czujniki mają specyficzną budowę ze względu na późniejszy montaż z tak zwanymi backside kontaktami, czyli z wyprowadzeniami elektrycznymi po drugiej stronie płyty w stosunku do samego czujnika. Jak Państwo widzą, to są takie bardzo maleńkie, cieniuteńkie płytki, które produkuje się masowo w skali znacznie większej, to znaczy te cztery czujniki, które przed chwilą Państwo widzieliście, są wycinane z takiej płyty krzemu, na której wykonuje się od razu kilkaset czujników. Ta płyta ma średnicę 3 cali, tutaj taki kwadracik, to jest jedna struktura, którą Państwu pokazywałem. Na tych małych płytach tych struktur jest rzędu kilkuset, oczywiście im płyta ma większą średnicę, tych struktur jest więcej. Ma to istotne znaczenie przy obniżaniu kosztów produkcji, dlatego że w procesie technologicznym takich płyt technologicznie obrabia się jednocześnie 25. Natomiast koszt wytworzenia takiej struktury w gruncie rzeczy jest taki sam, niezależnie od tego, czy ta płyta jest mniejsza, czy większa. Oczywiście do tego są potrzebne odpowiednie urządzenia. To oznacza, że jeżeli na jednej płycie mamy kilka tysięcy czujników, a koszt operacji wynosi kilkaset dolarów, to znaczy, że te kilka tysięcy czujników jednostkowo kosztują kilkanaście centów czy kilkadziesiąt centów, czyli to jest bardzo tania produkcja. Otóż jak już mamy wykonane takie struktury czujników, to po to, żeby one były w pełni użyteczne, to musimy sprawdzić, czy proces technologiczny się udał, czy mają zamierzone parametry. Otóż po to, żeby to zrobić, niezbędne jest pewne stanowisko pomiarowe, które umożliwia sprawdzenie tych struktur. Tutaj w przypadku czujników sprawa jest zdecydowanie bardziej skomplikowana niż w przypadku zwykłych układów elektronicznych, dlatego że zwykłe układy elektroniczne sprawdza się w ten sposób, że na takiej płycie krzemu dotyka się elektrodami do poszczególnych struktur i zadaje się pewne testy, czyli wysyła się pewne sygnały elektryczne o bardzo dużej prędkości, z dużą powtarzalnością, dużej częstotliwości i taki proces jest stosunkowo szybki. W przypadku czujników problem polega na tym, że tym sygnałem musi być zadanie wielkości chemicznej czy fizycznej, w zależności od tego, jaki jest czujnik. I w przypadku tych czujników, o których mówimy, czujników jonoselektywnych, trzeba zadać tą wielkość chemiczną. Czyli trzeba skomponować skład chemiczny mieszaniny w znany sposób, czujnik poddać działaniu tego składu chemicznego, tej mieszaniny, zmierzyć jego parametry elektryczne i dopiero wtedy na tej podstawie wnioskować, czy ten czujnik działa prawidłowo. Otóż tak wydawałoby się, że jest to proste zadanie wtedy, kiedy mamy do czynienia z jednym rodzajem jonów, którego byśmy stężenie zmieniali i mierzyli ten sygnał elektryczny. Ponieważ te czujniki mają działać w konkretnych warunkach stosowane dla pomiarów w ochronie środowiska, gdzie wachlarz jonów jest stosunkowo duży, gdzie mogą się pojawić różne szkodliwe jony. W związku z tym musimy sprawdzić te czujniki, jak one się zachowują w tym środowisku. To znaczy, powiem tak, że docelowo chcemy, żeby każdy z tych czujników reagował na jeden konkretny rodzaj jonu, mierzył jego stężenie. Natomiast, żeby mieć pewność, że tak jest, to musimy oczywiście to środowisko zmieniać, czyli zadawać stężenia różnych innych jonów, w cudzysłowie szkodliwych, zakłócających pracę,
i badać ten wpływ. Dodatkowym czynnikiem zakłócającym pracę takiego czujnika, zmieniającym na ogół jego charakterystykę w sposób niepożądany, jest temperatura. Jeżeli temperatura w środowisku się zmienia, to bardzo często oddziaływuje to negatywnie na czujnik. My oczywiście tak projektujemy te czujniki, że chcemy ten wpływ temperatury zmniejszyć. Ale, powtarzam, to jest stanowisko do sprawdzenia, czyli do oceny tych czujników, czyli musimy zarówno zadawać temperaturę, jak i skład chemiczny. Widzą Państwo tutaj system automatyczny do badania tych czujników, do pełnej charakteryzacji czujników. Głowica w rzeczywistości, głowica pomiarowa wygląda w ten sposób. Jest tutaj 10 umieszczonych czujników, które są podłączone do systemu pomiarowego. Tu jest system, który umożliwia zasilanie tych czujników i zbieranie sygnałów pomiarowych, a te sygnały przetworzone już na postać cyfrową są przesyłane do komputera. Chcę Państwu jeszcze pokazać, że mamy tutaj pompę, która w sposób stabilny pompuje ze stałą prędkością analit i to urządzenie, ta część, to jest szybki termostat, który umożliwia utrzymywanie temperatury lub zmianę temperatury w zadany sposób. Ten termostat jest również sterowany poprzez komputer. To jest taka pompa termoelektryczna, tak zwane ogniwo Peltiera. No i w związku z tym daje się łatwo regulować w sposób elektryczny, zadawać określoną temperaturę. Tutaj widzą Państwo pojemnik, w którym przygotowywany jest analit, który następnie przesyłany jest do głowicy pomiarowej. Proszę zwrócić uwagę, że tu są takie doprowadzające rurki, które są połączone z dozownikami precyzyjnymi sterowanymi komputerowo i na odpowiedni sygnał komputerowy są tu wstrzykiwane objętości zadane tego analitu z dokładnością do 10 nanolitrów, czyli niezwykle precyzyjnie. Żeby mieć ten skład równomierny, to jest tutaj jeszcze elektromagnetyczne mieszadło, prawda, które też z zadawaną prędkością może się obracać i przygotowywać analit do badań. Widzieli już Państwo podstawowe elementy systemu pomiarowego, ale chciałbym zwrócić uwagę Państwa tutaj na schemacie tego systemu, na w gruncie rzeczy jeden z najważniejszych elementów, mianowicie na system komputerowy, który steruje zarówno przygotowaniem mieszaniny analitu, czyli wstrzykiwaniem próbek, które już Państwu pokazywałem, jak to się odbywa, jak również zbieraniem sygnałów pomiarowych, które poprzez multipleksy idą do już elektronicznego systemu pomiarowego i dalej po przetworzeniu na sygnał cyfrowy trafiają z powrotem do komputera, gdzie dane pomiarowe są zapamiętywane, a następnie przetwarzane w taki sposób, żeby można było dostać całe rodziny charakterystyk pozwalające na ocenę każdego z pojedynczych czujników. To oczywiście daje niesamowite możliwości poznawcze, dlatego że my tych danych zbieramy bardzo dużo. To znaczy, po pierwsze, zadajemy skład chemiczny analitu, zadajemy temperaturę, ale również zmieniamy punkty pracy, elektryczne punkty pracy tych czujników. W związku z tym, jeżeli byśmy sobie wyobrazili, że mamy 10 stężeń każdego z analitów, tych jonów, które wchodzą w skład analitu, są 4, a oprócz tego zmieniamy jeszcze na przykład w 10 miejscach punkt pracy elektryczny, czyli w gruncie rzeczy mamy 14 zmiennych, to te 10 punktów pomiarowych do potęgi 14 daje ilość informacji, jaka się tutaj pojawia. To oczywiście w żaden sposób taki bezpośredni nie daje się sensownie skonsumować, bo jest za dużo tej informacji. Natomiast w momencie, kiedy wyświetla się na ekranie komputera charakterystyki, tak jak Państwo tutaj widzą, to wtedy można poprzez jeden rzut oka ocenić, jak silny jest wpływ temperatury, jak silny jest wpływ jonów zakłócających i stosując odpowiednie miary znowu analityczne, licząc odchylenie od charakterystyki docelowej, jesteśmy w stanie klasyfikować, czy dany czujnik
może być potem zamontowany w urządzeniu, czy już, prawda, trzeba go odrzucić ze względu na zbyt duże błędy pomiarowe. To stanowisko umożliwia prowadzenie pomiarów właściwie bezobsługowo. To znaczy w momencie, kiedy do głowicy pomiarowej zainstaluje się czujniki pomiarowe, a wcześniej przygotuje się program, według którego mają te badania przebiegać, to właściwie po włączeniu, uruchomieniu stanowiska można iść na kawę i przyjść po kilku godzinach, bo tyle to czasu zajmuje, i właściwie obserwować już gotowe wyniki jak na dłoni, które umożliwiają błyskawiczną ocenę i wybór właściwych czujników.